Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spółerat, a to jest 19 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Mass Effect edycja legendarna na PlayStation 5. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udaliśmy się na planetę Terum, gdzie wykryliśmy dziwne sygnały, stoczyliśmy bitwę z pasikonikami getów, no i znajdujemy się tutaj przed wejściem do proteańskich ruin. Ach, słuchajcie, ten odcinek powstawał bardzo długo, nagrywam go drugi raz i zdobyłem już trofeum związane z ukończeniem planety Terum. Także na końcu odcinka będziecie mieli taką migawkę z momentu, w którym to trofeum zdobywam po prostu. No, te wszystkie problemy techniczne całego kanału skumulowały się w tym odcinku. Próbowałem to jakoś na początku miesiąca nagrać i dopiero teraz się udaje. Także jest przyjemnie, jak widzicie. No, ale dobra, wchodzimy sobie, już skupmy się na fabule, wchodzimy sobie do tych ruin. Pamiętajcie, że ja to wszystko przeżywam już drugi raz ostatnio, także nie powinienem mieć jakichś większych problemów. Poza tym, że... dobra, skupmy się już na tym getcie. Aha, zrzuciłem go w przepaść, okej. Zróbmy na nim przeciążenie. Tak jest. No i super. A jeszcze jest jeden tutaj snajper. Proszę bardzo. No i elegancko. Tali jak zwykle obrywa. Ona jest po prostu mistrzowska w tym swoim pasku zdrowia. Chyba, że już tak miała, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Mogła tak mieć już. Czy mamy jakieś wpisy do leksykonu? Mamy i możemy ulepszyć oddział. No to zróbmy to. Bo kompletnie o tym zapomniałem w poprzednim odcinku. Zrobimy sobie tak. Pistolety sobie ulepszymy, bo to się przyda. Odblokujemy sobie pancerz podstawowy. I faktycznie tę umiejętność na razie sobie... Zrobimy tylko jeden punkcik. Mamy zwiększoną redukcję obrażeń o 5% i odporność o 5%. Teraz jeszcze zwiększymy obrażenia pistoletów. I celność obrażenia i wydłuża czas działania wszystkich twoich mocy i ataków o 3%. Szkolenie widma. No dobra, Tali. Frex najpierw, ok. To krogańskiego czempiona może mu ulepszymy. Zwiększymy mu obrażenia w walce wręcz o 175%. I odporność na siły fizyczne o 50%, no i już chłop jest po prostu mistrzowski w tym momencie. W tym momencie jeszcze mu zwiększymy żywotność może. Czy karabiny szturmowe. Tu się tak zastanawiam po prostu, co najlepiej w Rexowi ulepszać. Może mu rzut ulepszymy. Okej. No i Tali. Nawet nie możemy jej pomóc z żywotnością specjalnie. Czy coś możemy jej zwiększyć? Redukcję obrażeń jej zwiększmy, bo... Bo tak. Dodatkowo hakowanie SI możemy ulepszyć. A nie, nie możemy ulepszyć hakowania. No, to po prostu jest i tyle. No, co ma w sumie sens. Dobra, odporność technologiczną o 35%. Zwiększyliśmy wytrzymałość tarczy o 210. Dodatkowo strzelca wyborowego jej tutaj po prostu walnijmy i tyle. Co ciekawe, nie mogę wyłączyć hełmu u Tali. No bo wiadomo czemu. Ekwipunek, co my tu mamy? O, te... Amunicje wszystkie. Zobaczmy sobie w ulepszeniach, jakie mógłbym w karabinie szturmowym ewentualnie zainstalować ulepszenia amunicji. Wydaje mi się, że przeciwpancerne są jak najbardziej całkiem. I ulepszenie broni. W przypadku karabinu, no to chłodnica. Jak najbardziej. Dobra, strzelby. Może najpierw pistolety. Gdzie one są? O właśnie. Moje żądełko. Aha, mam fazowe, ale mogę sobie dać fazowe 3.
i ulepszenie celność możemy sobie zwiększyć, stabilność, ale plus 14 do obrażeń. Ale absorpcja ciepła tutaj w większym kalibrze cierpi. Możemy sobie pokombinować z tym ulepszeniem. Czemu by nie? Dobra, Wrexowi też coś zainstalujmy. Omijanie tarcz. O, to jest eleganckie. To mi się podoba. Fazowe 3. Pięknie. No to teraz w karabinie snajperskim. Półpłaszczowe, super. Podoba mi się to. Wzmacniacza biotycznego, wiadomo, nie zainstalujemy specjalnie. O właśnie, bo jeszcze mogę ulepszenia broni sobie. Ulepszenia pancerza, przepraszam. Amortyzatory. Zainstalowanie mikrogramimetrycznych emiterów w pancerzu bojowym sztucznie zwiększa masę, co zapewnia ochronę przeciw sile wstrząsu przy wybuchach amunicji o dużej sile uderzenia czy atakach biotycznych jak podniesienie lub rzut. To się Wrexowi przyda. Dobra, ulepszenia karabinu. Dajmy przeciwpiechotne. Co? Obrażenia toksyczne w strzelbie. No to możemy też dać przeciwpiechotne. Aha, i jeszcze reduktor odrzutu w strzelbie zainstalujemy i tyle. No to chyba wszystko zainstalowałem z możliwych rzeczy Wrexowi. Teraz jeszcze zobaczmy pistolety Talii. Damy jej no tutaj organiczne formy życia, ale zaufajcie mi, też z organicznymi będziemy mieli do czynienia. Może fazowe? O, czemu by nie? Czemu by nie fazowe? I jeszcze ulepszenie broni samo w sobie. Większy kaliber. Okej, okay. Jej damy większy kaliber. Mściciel. No w sumie nie wiem, co by jej dodać w tym mścicielu, chyba też przeciwpiechotne. Nie wiem, czy będzie używać snajperki na getach. No i reduktor odrzutu też jej tutaj zainstalujemy. Zbroja. To jej to się przyda. Opancerzenie 3. Karabin szturmowy. No tu nam się kończą już te fajne amunicje. No, chemiczne, bo cokolwiek, żeby miała. Okej. Okej. To jeszcze wróćmy na chwilę do Sheparda. Z kolei... Dobra. Co on ma tutaj zainstalowanego? Autodoktora 2. Zainstalujemy mu autodoktora 3. Granatnik. Możemy sobie ulepszyć. Wzmacniające sobie damy ulepszenie. W karabinie snajperskim sobie zainstalujemy ulepszenie fazowe. Bo faktycznie, jeśli nasze cele mają zazwyczaj tarcze, to to się przyda. A nasze akurat mają. I jeszcze... Przeciwnicy mogą używać technologii zakłócenia, by zablokować radar twojej broni. Ulepszenie skanera bojowego zwiększa poziom wygrywania, dzięki czemu ci wrogowie stają się widoczni. Drugi poziom wykrywania. No dobra, przetestujmy. Przetestujmy, jak to działa, po prostu. Tyle z pistoletami. Sejmitar. Przeciwpiechotne. I... Mamy kolimator. Przy strzelbie to się przyda. No dobra, a w pistoletach mam jakie ulepszenie zainstalowane? Bym sobie chłodnicę dał bardziej. Okej. Dobra, to by było na tyle w kwestii oddziału i ekwipunku. Teraz sobie zobaczmy
leksykon. Dobrze, że będziecie mieli te, ten spis treści standardowy. To nie będziecie się tak nudzić. Gety, pasikoniki. Modele getów nazywane przez żołnierzy przymierza pasikonikami to elektroniczne platformy bojowe. Ich broń ofensywna to możliwość wysyłania promieni elektromagnetycznych o szerokim spektrum. Mogą ponadto dokonać cybernetycznego ataku na komputer zainstalowany w pancerzu kombinezonu bojowego lub znajdujący się w broni, ograniczając zdolność działania takiego sprzętu. Strukturę fizyczną pasikoników stanowi zaawansowany i bardzo elastyczny materiał mięśniowy. Pozwala to pasikonikowi na skompresowanie całego ciała w celu dokonania mocarnego skoku. Pasikoniki mają ponadto na rękach i nogach tysiące kolców o molekularnej wielkości. Są one wykorzystywane do przywierania do ścian i sufitów. Pasikoniki stanowią bardzo trudny cel, gdyż mogą wykonać szybką serię przeskoków z jednej powierzchni na drugą. Quarianie nie posiadają w swoich archiwach zapisków dotyczących jakiegokolwiek modelu getta podobnego do pasikonika. Ten nowy typ morfologiczny musiał zostać stworzony przez same gety na przestrzeni ostatnich 300 lat i jest to niepokojący dowód na to, że gety powoli zmierzają ku technologicznej indywidualności. Ekspertów w dziedzinie syntetycznych form życia intryguje fakt, iż pasikoniki wydają się jeszcze bardziej organiczne niż podstawowy typ getta. Zidentyfikowane pod kategorię pasikoników nazwano saper, dywersant, duch. Okej. Okay. No i to by było na tyle, w końcu żeśmy sobie tutaj wszystko wyczyścili. Możemy schodzić do ruin głębiej. O proszę, jaka ciekawostka tutaj nam Tali sprzedała. Ciekawostka znaczy się. Słuchajcie, ten odcinek zasadniczo długi nie powinien być, w sensie fabularnie, więc takie sztuczne przedłużanie go było jak najbardziej wskazane. Po 10 minutach wreszcie możemy wejść sobie tutaj. No i co nas tu czeka? Bardzo możliwe, że właśnie sondy. O, jak mi tarcze zdejmują, słuchajcie. Brak tarczy. O, specjalizacja w elektronice. Zdobyto trofeum. A jak miło. Szkoda, że nie zobaczyliście większości tych moich strzałów. Okej. Okay. Biel, biel, wszędzie biel. Dekorator wnętrz raczej premii nie dostał. Premii nie dostał, ale mnie to zastanawia, jakie ja mam jaką ja mam zainstalowaną amunicję w pistolecie. Zobaczmy. Chemiczne? Ja nie chcę chemicznych, ja chcę ewentualnie obrażenia toksyczne to się nadają do tego. Do przeciwników organicznych, ale to też się nadaje do przeciwników organicznych, ale uwierzcie mi, że to mi się przyda. Te zwykłe przeciwpiechotne. Możemy wejść. Tak? Pozwolicie? Okej, okay. I co będzie na... Już zapomniałem, że tutaj się dzieją takie rzeczy. My sobie tak spokojnie stoimy w tej windzie. A tutaj może być zaraz lipa. No dobra, schodzimy sobie tutaj. No proszę. Liara Zoni. Nasz cel. Jakby nie patrzeć, to z jej powodu tu jesteśmy. Jestem uwięziona, potrzebuję pomocy. Liara Zoni, jak przypuszczam. Bogini niech będą dzięki. Straciłam już nadzieję. Słuchaj, to proteańskie pole ochronne. Nie mogę się ruszyć, więc musisz mnie stąd wydostać. Pomożesz mi? No najpierw się ciebie coś spytamy, nie ma tak. Twoja matka pracuje dla Sarena. Po czyjej jesteś stronie? Co? Nie jestem po niczyjej stronie. Może i jestem córką Benezji, ale nie jestem taka jak ona. Od lat mi rozmawiałyśmy. Proszę, zabierz mnie stąd. I jeszcze jedno pytanie.
Jak się tu znalazłaś? Jak się tam znalazłaś? O proszę. Ukryłam się tutaj, kiedy zjawiły się gety. Słyszysz? Gety! Poza mgławicą! Uruchomiłam systemy obronne wieży. Wiedziałam, że bariera je powstrzyma. Ale kiedy ją włączyłam, musiałam przypadkiem coś nacisnąć. Zostałam uwięziona. Musisz mnie stąd wydostać, proszę. Słuchaj, ja wiem, że gety poza mgławicą, bo kurde, walczę z nimi od drugiego odcinka tak naprawdę. Znajdziemy sposób, by ci pomóc. Jest tutaj panel kontrolny, za którego pomocą powinno ci się udać wyłączyć to urządzenie. Ale musisz jeszcze znaleźć jakiś sposób, aby ominąć barierę. I tutaj zaczynają się schody. Systemu nie można wyłączyć z zewnątrz. Nie wiem, jak można się dostać do środka. Tylko uważaj. Oprócz getów jest tam jeszcze Kroganin. Próbowali się tutaj dostać. Kroganin. No właśnie. Ja o tym Kroganinie mówię najbardziej, jeśli chodzi o to, co mi się przyda. Bo, uwierzcie mi, z nim będą największe problemy. Dobra, panel lasera górniczego. To jest nasz cel. Tam widzicie już na pewno gety. I my sobie zmienimy broń. Sobie mojego kosiarza ogarnę. I tutaj... Uwaga na tych... z wyrzutniami rakiet. O właśnie. Snajpereczką sobie ich elegancko wykurzymy. Mam nadzieję. No to osłona wszechczasów, chłopie. Okej. No dobra. Niespecjalnie to wyszło. Podejdziemy sobie trochę bliżej. Tak jest. O, tu jest snajper, który mnie namierzał. Ale najlepsze jest to, że ja ciebie też namierzam, kolego. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wystaw łeb. Proszę cię. O, właśnie. No i po zawodach. Ale ile na nich zarabiamy? 340 od jednego. To jest nieźle. O, tam, 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 tam. No, podejdź tu. Jeszcze raz cię walnę i się przegrzeje mi broń. Jeszcze nie. Jak widać. No, okej. Jeszcze ktoś został? Zobaczmy. Chyba niezbyt, nie? Dobra, możemy odpalić ten laser górniczy, ale... Ło, jednak ktoś został. Kto do mnie strzela? Tam jest koleżka. Faktycznie wolno się chłodzi teraz. Znaczy, szybko się chłodzi karabin. Chyba, że już pomyliłem, kto ma jakie ulepszenie. Ale podoba mi się to. Kurczę, super. Rewelacja. No dobra. Brak celów. Ruszamy z tematem. Tutaj mamy szczelne komory. To mnie nie interesuje. O, szafka z łatwą deszyfracją. Kurczę, dawno tego nie robiłem. Dobra, lecimy. Zawsze się stresuję. Kurczę. O proszę, sensor bojowy, większy kaliber, ulepszanie broni, podoba mi się to. I 148 kredytów. Dobrze, że mnie wreck przepuścił, się bałem, że tego nie zrobi. Ręczne przejęcie tej szafki jeszcze robimy. Okej, super, udało się. Nowe strzelby, karabiny i w ogóle wszystko. Bierzemy wszystkie. Zobaczmy sobie ten ekwipunek. Czy jest coś, co możemy ulepszyć? Nie, Sejmitar nie jest lepszy w żaden sposób, to nie jest lepsze. No te pancerze, kurczę, mnie tutaj kuszą, bo nie ma lekkich pancerzy fajnych. No ale... no... gdybym grał inną klasą Sheparda, no to już dawno...
No to już dawno by to wszystko wyglądało inaczej, a tak to... niestety. Dobra. Myślę, że możemy iść i ten panel sobie aktywować. No bo czemu nie? Aha, okej. Musimy kombinację znaleźć, więc tak, kliknąłem kwadrat i się zapaliło na czerwono, więc to nie jest dobra droga. Kliknąłem X i się zapaliło na zielono, więc zapamiętajmy to. I teraz muszę wyczaić następny... No właśnie, trójkąt kliknąłem i znowu wróciliśmy do początku, czyli wiadomo, że pierwszy jest X, później będzie kółko, nie. Czyli X i później kwadrat i później kółko i trójkąt teraz i jeszcze coś, X na przykład, nie. Czyli X, trójkąt, kółko... przepraszam, kwadrat, kółko, teraz trójkąt i może teraz kwadrat, tak. Więc... No więc elegancko się udało. Przechodzimy sobie teraz tędy. Utworzonym elegancko korytarzem. No i chyba możemy pole ochronne już wyłączyć, tak? Zdecydowanie. A nie, to nie jest jeszcze wyłączenie pola ochronnego. To jest jeszcze jazda windą. Obowiązkowa po prostu w tej grze. I dostaliśmy się do Liary. Porozmawiajmy z nią teraz. Jak to możliwe? Nie wierzyłam, że wam się uda. Przebiliśmy się tu za pomocą laserów górniczych. Oczywiście, tak, to brzmi sensownie. Proszę, zabierz mnie stąd, nim zjawią się gety. Tamten przycisk powinien wyłączyć pole ochronne. Wiecie, jak się stąd wydostać? W środku wieży jest winda. Powinna nas stąd zabrać. Chodźmy. Okej, no to idziemy... Aha, nie będzie... Po co gety miałyby mnie ścigać? Sądzisz, że Benezja jest w to zamieszana? Dojścia do windy nie będzie. Saren szuka kanału. Jesteś specjalistką od Protean. Pewnie chce, żebyś mu pomogła. Kanału? Ale ja nie wiem... No, widzicie? Coś się dzieje grubego. Co to kurwa było? No właśnie. Te ruiny nigdy nie były stabilne. Laser górniczy najwyraźniej musiał spowodować wstrząs sejsmiczny. Musimy się śpieszyć. To miejsce zaraz się rozleci. Joker! Musisz nas znaleźć! Startuj, ale już! Tak jest, komandorze. Kotwice w górę. Będziemy na miejscu za jakieś 8 minut. To za długo! Jeśli przyjdzie mi tu umrzeć, zajebię go. No, nie za dobra sytuacja, aczkolwiek spokojnie nasza ekipa elegancko z tego wybrnie, miejmy nadzieję. Najpierw obowiązkowa jazda windą. Swoją drogą nie pamiętam, żeby to trwało aż tyle, ale no możliwe, że jest tutaj taki szyb gruby. No i patrzcie, następne kłopoty nam się tutaj zaraz zaczną. O, sami widzicie. Śmiesznie chodzi. Wygląda, jakby się urwał z jakiegoś Ratcheta i Clanka. Oddajcie się. Albo i nie. Będzie zabawniej. Nie zauważyłeś przypadkiem, że wszystko tu się sypie? Aż cały drżę. Dzięki za pozbycie się pola energetycznego. A teraz oddajcie panią doktor. Nic ode mnie nie wyciągniecie. Ona zostaje z nami. Dzięki. Nie ma takiej opcji. Saren chce ją mieć. On zawsze dostaje to, czego chce. Zabić ich. Spróbujcie oszczędzić Asari. Jak się nie uda, trudno. Okej. Okay. Szybko za zasłonę. I teraz tak. Na Kroganina rzut. Pierwsze co? Straciłem tarczę. O kurde, od razu tarczę straciłem? No tak, bo tu snajper jest. Dobra. Trzeba uważać, ja tu ostatnio zginąłem, więc generalnie może być grubo. Postaram się nie ginąć. No, coś nie pykło z tym przeciążeniem, widzę. No dobra, temu odpalimy niewrażliwość.
Może odkształcenie temu. Tali padła. Sami widzicie zresztą. Okej, okay, Brex też padł? Tak, no dobra. Więc szybka akcja. Postawmy ich na nogi. Możesz ty... Wow, szybko poszło. Dobra, jakiś medigel. Okej. Dobra, gdzie jest ktokolwiek? Grenadier Getów jest tam. Zajmijmy się nimi tutaj. Masz czysty strzał? To strzelaj. Okej, okay, spokojnie, nie musisz oddawać strzału w takim razie. Pistoleciki to jest jednak... Gdzie wy strzelacie właściwie? O, żeż ty, spokojnie. Snajper, snajper. Gdzie ten czempion krogański jest? To mnie zastanawia. Dobra, tutaj. Chyba tam jest. Skubaniutki. A ten się jak się zaszył. Po prostu. Dobra. Spokojnie. Wyjdź z tej zasłony, to cię po prostu... A dobra, może rzucę granatem, co? No i elegancko. Dobra, teraz on. On tutaj będzie gruby. To możecie mi... możecie mi zaufać. Hakowania SI nie użyłem. I teraz... redukcja na niego. A ja... co robię? Co robię? Aha, ładowanie mi się... znaczy przeciążenie mi się ładuje. Lecimy z rzutem. Okej, biegłość w rzucie też odpaliła mi się w tym momencie. Na szczęście mam jedność załadowaną. Dobra, uciekam od niego. Uciekam. Kurde! Niemożliwe, że mnie tak... Ach, właśnie... No, że tak powiem, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Kurde. Pięknie. Snajper udał się tam. Teraz... tego przeciążysz. Mhm, pięknie. Dobra, weźmy sobie... Tak. Grenadier tutaj. Dobra, pozbyty. Teraz weźmy sobie faktycznie jedność. No, użyjmy tej jedności i medigelu. Pięknie. Mhm. Za zasłonę. Dobra, tutaj elegancko granat poleciał. Teraz tego szturmowca spróbujemy rozwalić. Krogański czempion teraz. Proszę bardzo, rzut. Ja go przeciążam. I ty jeszcze go sabotujesz. I wszyscy naraz. Mhm. I on teraz nie ma tarczy w tym momencie. Kurde, rozwalił mnie jednym ciosem. Ja muszę go rozwalić zanim ten, zanim on do mnie dojdzie. A rozwaliłem go przecież. Dobra, ale to nie jest zła taktyka. Po prostu muszę uciekać jak on do mnie podejdzie. Ma to sens. Mhm. Mhm, super. Z tym już nie ma problemów. Okej, okay. Jednak pistolety to ja już mam na tyle ulepszone, że one mi się tutaj spokojnie sprawdzą. Mhm, grenadier, super. Super. Ten krogański czempion teraz mnie tu fascynuje. Ty go przeciążysz, a ja zrobię jeszcze mu tutaj sabotaż już w ogóle. Hmm? Padł? Nie, zaraz padnie jeszcze.
Ma regenerację zdrowia. Patrzcie, jaką dowaloną ma tę regenerację. Okej. To by było na tyle. Patrzcie, jak Vrek spadł. Możesz ty... Kurde, zapomniałem się schować. Kliknąłem kółko, bo myślałem, że to mnie schowa. Po prostu jestem geniuszem. No, chodź tu. Dobra, czy to już wszyscy? Tak. No, to mi poszło najszybciej. Po prostu tym kroganinem to się trzeba zająć w miarę szybko. Najlepiej jak zostanie przedostatni get, ostatni get jak zostanie. Dobra taktyka na kroganina. Zginąłem dwa razy z kroganinem, nie spodziewałem się, że aż tyle. Myślałem, że już mam na niego taktykę, ale najwidoczniej nie miałem. Trudno się mówi i płynie się dalej. No i chyba... Normandia już jest. Właśnie miałem mówić, czy już przeleciała, czy jeszcze nie przeleciała, ale patrzcie, w ostatniej chwili ekipie się udało. Kto by się spodziewał, że oni się stamtąd by dostaną? Było blisko, komandorze. Jeszcze 10 sekund i pływalibyśmy w roztopionej siarce. Nie mamy sprzętu do lądowania w eksplodujących wulkanach. Zazwyczaj takie próby kończą się, no wiesz, wspólnym grillem. To tak na przyszłość. Prawie tam zginęliśmy, a twój pilot sobie żartuje? Joker wyrwał nas stamtąd. Chyba zasłużył sobie na rzucenie kilku kiepskich żartów. Rozumiem. To musi być jakaś ludzka reakcja obronna. Wybacz, ale nie mam doświadczenia w postępowaniu z przedstawicielami twojego gatunku, komandorze. Jestem ci jednak wdzięczna. Te gety zabiłyby mnie lub zaciągnęły do Sarena. Czego Saren chciał? Wiesz coś o kanale? Tylko tyle, że ma związek ze zniknięciem Protean. Rzeczywiście, można mnie uznać za specjalistkę. Ostatnie 50 lat poświęciłam na badanie tej sprawy. 50 lat. Interesujące. Ile w ogóle masz lat? Nie lubię się przyznawać, ale mam tylko 106 lat. Kurde, chciałabym w twoim wieku mieć taką figurę. 100 lat to może być długo dla gatunku żyjącego tak krótko jak wasz. Jednak wśród Asari uchodzę za dziecko. Dlatego właśnie moje badania nie zwróciły uwagi, na którą zasługują. Ze względu na młody wiek, uczone Asari lekceważą moje teorie. Mam własną teorię na temat zniknięcia Protean. Z całym szacunkiem, komandorze, znam wszystkie teorie na ten temat. Problem stanowi znalezienie dowodów na ich poparcie. Proteanie zostawili po sobie bardzo mało śladów. Wygląda to prawie tak, jakby ktoś nie chciał rozwiązania tej tajemnicy. Jakby ktoś pojawił się po zniknięciu Protean i oczyścił galaktykę ze wszystkich śladów. To właśnie jest niezwykłe. Moje odkrycia sugerują, że Proteanie nie byli pierwszą galaktyczną cywilizacją, która zniknęła w tajemniczy sposób. Ten cykl rozpoczął się dużo wcześniej. Jak doszłaś do tej teorii? Podobno nie istnieją żadne dowody. Pracowałam nad tym 50 lat. Tropiłam każdy okruch, najdrobniejsze poszlaki. W końcu dostrzegłam subtelne prawidłowości. Ciężko to wyjaśnić. Nie mogę wskazać jednej konkretnej rzeczy. To raczej przeczucie, naukowa intuicja, która pojawiła się z czasem. Wiem jednak, że mam rację. I w końcu będę w stanie to udowodnić. Przed Proteanami istniały inne cywilizacje. Ten cykl powtarzał się wiele razy. Jeśli Proteanie nie byli pierwsi, to kto? Nie wiem. Już ślady Protean są trudne do znalezienia. Śladów ich poprzedników jest jeszcze mniej. Nie mam żadnych dowodów, ale na pewno mam rację. Życie w galaktyce opiera się na cyklu zagłady. Za każdym razem, gdy powstaje wielka cywilizacja, nagle i gwałtownie upada. Pozostają wyłącznie ruiny. Proteanie przeszli drogę od pojedynczego świata do Imperium, które rozciągało się na całą galaktykę. Lecz nawet oni nie zaczynali od zera. Ich największe osiągnięcia, przekaźniki masy i Cytadela, są oparte na technologii tych, którzy istnieli przed nimi. Potem Proteanie zniknęli, a ja chcę odnaleźć przyczynę. Unicestwili ich żniwiarze, rasa inteligentnych maszyn. Żniwiarze? Nigdy nie słyszałam o... Skąd to wiesz? Jakie masz dowody? Na Eden Prime był uszkodzony nadajnik Protean. Wypalił w moim mózgu wizję. Wciąż próbuję się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. Wizje.
Tak, to by się zgadzało. Nadajniki zaprojektowano tak, by przekazywały informacje bezpośrednio do umysłu użytkownika. Działające egzemplarze są niezwykle rzadkie. Nic dziwnego, że gety zaatakowały Eden Prime. Szansa zdobycia działającego nadajnika, nawet uszkodzonego, jest warta podjęcia każdego ryzyka. Nadajniki były jednak skonstruowane dla Protean. Przekazane informacje musiały być niejasne. Dziwne, że w ogóle udało ci się coś zrozumieć. Słabszy umysł zostałby całkowicie zniszczony. Musisz mieć niezwykle silną wolę, komandorze. To nie pomaga nam znaleźć Sarena ani kanału. Oczywiście, masz rację, przepraszam. Moja naukowa ciekawość wzięła górę. Niestety nie mam żadnych informacji, które pomogłyby wam odnaleźć kanał lub Sarena. Nie wiem, dlaczego Saren chciał się ciebie pozbyć. Wiem jednak, że potrzebujemy cię w zespole. Dziękuję, komandorze. Saren może mnie znowu ścigać. Nie wyobrażam sobie bezpieczniejszego miejsca od tego statku. Zresztą moja wiedza na temat Protean może się jeszcze przydać. A jej biotyka się przyda, kiedy dojdzie do walki. Cenna uwaga, Rex, a Ashley podziękujemy. Dobrze mieć cię w zespole, Liaro. Dziękuję, komandorze. Jestem niezmiernie wdzięczny. Kręci mi się w głowie. Kiedy ostatnio coś jadłaś? Doktor Chakwas powinna ci się przyjrzeć. To pewnie wyczerpanie spowodowane połączeniem. Potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Mimo to lekarz chyba powinien mnie zbadać. Komandorze, skończyliśmy już rozmowę? Porozmawiamy, kiedy zobaczysz się z lekarzem. Pozostali, rozejść się. Przesłałem brakujące raporty, komandorze. Połączyć was z Radą? Chyba połączyć, nie? Chyba zawsze będziemy się połączyć z Radą. Joker. Już łączę, komandorze. Otrzymaliśmy raport, komandorze. Rozumiem, że doktor Tsoni jest na pokładzie Normandii. Bardzo dobrze pani rozumie. Zakładam, że podjęliście odpowiednie środki bezpieczeństwa. Liara jest po naszej stronie. Gety próbowały ją zabić. Benezja nie pozwoliłaby Sarenowi zabić jej córki. Może nic nie wie. Albo my wiemy za mało o niej. Nie przypuszczaliśmy, że mogłaby zdradzić. Przynajmniej misja zakończyła się powodzeniem. Nie licząc zniszczenia proteańskich ruin. Shepard, czy to było konieczne? Krótko, było. Możemy się też rozłączyć, nie? Ale no dobra, wytłumaczymy im spokojnie, że było. W ruinach zagnieździły się gety. Cudem uniknęliśmy śmierci. Naturalnie, komandorze. Cel misji ma zawsze najwyższy priorytet. Powodzenia, komandorze. Proszę pamiętać, że liczymy na was. No właśnie. I tego się trzymajcie, moi drodzy. Nowe wpisy do leksykonu i nowe punkty oddziału. Możemy sobie Sheparda ulepszyć, szkolenie widma. Pistolety sobie ulepszmy jeszcze. Zaawansowany strzelec wyborowy. Zwiększa premię do obrażeń, które daje strzelec wyborowy. Ja chyba użyłem strzelca wyborowego w walce teraz z tym kroganinem, więc to było ciekawe. Zwiększymy sobie wytrzymałość tarczy, czy nie? Redukcja. Ona trochę inaczej działa, kurczę. To tak jakby wytwarzało się takie pole dookoła postaci, przynajmniej tak to działa. Redukcji jeszcze nie opanowałem. No to kurczę, elegancko z tymi trofeami dzisiaj. Jeszcze zobaczycie trofea, ten wycinek z trofeum z ukończenia Terum. Dobra, inżyniera sobie już ulepszymy maksymalnie i zaawansowaną jedność też sobie walnijmy tutaj. I zaawansowana jedność przywraca martwych członków oddziału z 40% żywotności i 75% tarcz, więc spoko. No dobra. Słuchajcie, jeszcze nie koniec. Jeszcze obcy rasy wymarłe, Proteanie szyfr. Od czasu, gdy na Eden Prime proteański nadajnik przesłał swoją wiedzę komandorowi Shepardowi, cierpi on z powodu dziwnych snów i wizji. Chociaż obrazy z czasem wydają się coraz wyraźniejsze, ich znaczenie wciąż gdzieś umyka. Pojawiły się sugestie, że stosowany przez Protean sposób przesyłania danych jest wysoce zależny od punktu widzenia opisanego przez Carola Junga jako zbiorowa podświadomość. Szyfr, którego potrzeba do zrozumienia obrazów umieszczonych w umyśle Sheparda, to kulturowa wiedza Protean. Archetypy, instynkty biologiczne, wspólne doświadczenia całej rasy. Z racji tego, że Proteanie wyginęli wiele tysięcy lat temu, odzyskanie tego szyfru może okazać się niemożliwe.
No właśnie. I to jest cały problem z proteanami. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i wspomożecie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. No i że na kolejny nie będziecie musieli czekać tak długo i że nagra się on bez żadnych problemów. Tak samo zresztą jak ten, no bo tutaj za dużo trofeów zdobyłem, żeby teraz mi się zepsuło nagranie. No. To by było na tyle. Trzymajcie się, całkiem owocny odcinek nam wyszedł. Cześć.